Witam Państwa wszystkich serdecznie na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w roku akademickim 2023-2024. Naszym dzisiejszym prelegentem jest profesor Artur Andrzejuk. Nie sądzę, by była to postać Państwu nieznana, ale zwyczaj jest taki, że przedstawiamy i przy okazji chwalimy prelegentów. Profesor Artur Andrzejuk jest profesorem belwederskim, kierownikiem Katedry Historii i Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest również internetowym popularyzatorem nauki. Na YouTubie można znaleźć cykle wykładów pana profesora z filozofii, z teologii Świętego Tomasza, z historii filozofii, ale i różne okolicznościowe. Pan profesor jest również przewodniczącym Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, redaktorem naczelnym Rocznika Tomistycznego. Jest tytanem pracy, o czym świadczą szeregi publikacji. Dzisiejsze spotkanie również powiązane jest z promocją wydawniczą. Jest to promocja drugiego tomu Tomasza jako teologa. Tom drugi obejmuje swoim zakresem teologię moralną i sakramentologię. Publikacja ta zrealizowana została z projektu Literatura z edycji 2022 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oba tomy Tomasza jako teologa w formie e-booka dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej Naukowego Towarzystwa Tomistycznego www.tomizm.org. Dzisiejszy wykład dotyczy antropologii filozoficznej w teologii Tomasza z Akwinu. Dziękuję bardzo za to przedstawienie i to powitanie. Ja postaram się nie mówić długo. Tak jak powiedziałem, przygotowałem tak. Zapraszam. Przygotowałem taki temat na antropologia filozoficzna w teologii Świętego Tomasza i to jest tak właściwie pewien zespół wniosków czy z tych właśnie dwóch książek. Ale zanim do tego przejdę, to chcę powiedzieć taką rzecz. Otóż kiedyś rozmawiałem z taką znajomą, która była przedstawicielką Towarzystwa Biblijnego, tego brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. No i mówi, że jest problem z rozprowadzaniem Pisma Świętego w Polsce. No bo ludzie, nawet jak nie mają Pisma Świętego w domu, to są przyzwyczajeni do tego, bo tak proboszczowie ich nauczyli, że mają szukać, czy na początku jest list Wyszyńskiego. Jak nie ma listu Wyszyńskiego, takiego Pisma Świętego nie chcą. Więc ja o tym pamiętając chciałem, żeby ta książka, ponieważ dotyczy teologii, miała taką kościelną zgodę na wydanie tego. To... nie wiem, kuchnię będę zdradzał, ale tak, oczywiście wiem, jak się to załatwia, ale nie chciało mi się jechać do kurii, zwłaszcza, że tam teraz nie można wjechać, bo szlaban zrobili. No ale w międzyczasie, jak wiecie, ksiądz Jacek Grzybowski został biskupem. Myślę sobie, zobaczymy, czy jeszcze jest jego kolegą, czy już nie. No i słuchaj, gdzie pierwszy, muszę pozytywnie powiedzieć. Masz to załatwione. Ja mówię, no i potem, jak tak powiedział, ale oczywiście cały ten mechanizm, to jest prawnie opisane, jak to powinno być, czyli po prostu biskup musi powołać cenzora, który to przeczyta, napisze specjalnie takie pismo, jest formuła ustalona, że tam nie ma nic przeciwko wierze i moralności. No i ja dostałem taką cenzurę pozytywną, a oprócz niej ratę do tej książki. Dzięki temu cenzorowi po prostu uniknąłem wielu, jak mówił mój profesor, kazusów paskudeusów, czyli błędów paskudnych. No i chciałem tutaj jeszcze raz księdzu doktorowi Sylwestrowi Gaworkowi, którego mamy tutaj na sali, bo od tego zaczęła się nasza znajomość i ksiądz nawet zapisał się do Towarzystwa Tomistycznego. Chciałem go przywitać, bo to jest pierwszy raz na posiedzeniu. Jeszcze raz podziękować za tę pomoc przy... oczywiście za te cenzury oficjalne, także... nic na księdza nie spadnie, nawet jakby ksiądz mówił, że dokładnie nie czytał drugiego tomu, bo w drugim tomie, posłuchajcie, jest w jednym miejscu źle o biskupach. Straszna rzecz, źle. Ale księdzu biskupowi Grzybowskiemu dwa razy mówiłem, że na 32 stronie zobacz, bo on mówi, masz to załatwione. Na 32 stronie zobacz, jest źle o biskupach. To
byłem nawet z wykładem w Częstochowie. No i też temu księdzu, który mnie zaprosił, mówi, bo tak wiecie, no w seminariach no to są wykłady, przychodzi się, to profesor Zembrzuski pracuje w seminarium, tam się robi raz do roku taką konferencję, to tam władze seminarium pilnują, żeby żaden biskup tam nie przyszedł, bo to tylko zamieszanie. No i więc ja tak myśląc, pojechałem do tej Częstochowy, zarobiłem ten wykład o tym. No i a ten ksiądz, który mnie zaprosił, to jest zresztą wykładowca filozofii, ksiądz Marian Szymonik, no ja mu, on mówi, że będzie na tym spotkaniu metropolita, bo zawsze przychodzi. Ja mówię, niedobrze, bo tam będzie źle o biskupach. Szymonik mówi, oj, niedobrze, niedobrze, bo nasz arcypasterz ceni. Ja mówię, no myślę sobie, no ale co, przecież nie będę zmieniał tego wykładu, tak święty Tomasz mówi. Ale wpadłem na pomysł, jak tego arcypasterza pochwalić. Bo święty Tomasz uważa, to już poważnie, że obowiązkiem biskupa jest dbanie o to, żeby ktoś miał, żeby miał kto zastąpić księży, tych, którzy odchodzą. Czyli to jest jedna, dwie troski właściwie należą do biskupa według świętego Tomasza. To, żeby Eucharystia na podległym mu terenie była sprawowana i żeby następowała zastępowalność kadr. No i wymyśliłem, że to, że ten arcybiskup przyszedł do seminarium na uroczystość, no to jest takie, że to jest po prostu głęboko w jego sercu. No i to się chyba spodobało, bo potem nawet zabrał mnie na apel jasnogórski. Na tym apelu coś z mojego wykładu powtarzał przy błogosławieństwie, także taki był przejęty, więc chyba wyszło dobrze i ksiądz Szymonik nie popadł mnie łaskę. No ale to takie facecje z tym związane, więc tym bardziej dziękuję księdzu doktorowi, bo ci, którzy będą robią tak jak właśnie te osoby z tego opowiadania, tej pani z Towarzystwa Biblijnego, jak będą patrzą teolog, szukają, aha, jest imprimatur. Mogą nie wiedzieć, co to znaczy po łacinie, ale jest, można kupić. Oczywiście książka nie jest do kupienia, jest za darmo. Proszę Państwa, dlaczego tak i dlaczego należy mówić, czy można mówić o antropologii filozoficznej, w sumie teologii świętego Tomasza? Bo jak spojrzymy na to dzieło, to proszę Państwa, no tak mniej więcej połowa, albo nawet trochę więcej niż połowa tego wielkiego dzieła teologicznego dotyczy człowieka, dotyczy problematyki antropologicznej. To bardzo dobrze widać w tym polskim przekładzie londyńskim, bo to pamiętacie, są takie brązowe tomy, no to dokładnie, no ponad połowa tego poświęcona jest człowiekowi. Co więcej, jak zajrzymy do takich tomów antropologicznych, to tam w większości jest to antropologia filozoficzna. Teologia, można powiedzieć, tam się realizuje tak jak w ogóle teologia świętego Tomasza, że to są pewne dopowiedzenia wynikające z Bożego objawienia no, do naszego naturalnego poznania. Czyli teologia to nie jest, przynajmniej dla świętego Tomasza, jakieś no, wywracanie naszego obrazu świata, wywracanie, czy jak gdyby, że no trzeba wszystko porzucić, bo jest wszystko inaczej. Nie. Teologia to są właśnie dopowiedzenia do naszego naturalnego, czyli dla świętego Tomasza, filozoficznego poznania. Oczywiście to są dopowiedzenia ważne. To są dopowiedzenia no, w postaci takiej kropki nad i. Ale to zawsze są dopowiedzenia zakładające prawidłowe, naturalne, czyli filozoficzne poznanie rzeczywistości, czy w tym wypadku człowieka. I w związku z tym ta antropologia, jak Tomasz, jakie tam najważniejsze w sumie teologii występują akcenty antropologiczne, o czym Tomasz tam mówi. Pierwsza sprawa, na jaką się zwraca uwagę, czy często krytycy zwracają na to uwagę, że dzisiaj tomiści mówią na prawo i lewo o osobie, że człowiek jest osobą i to zresztą to bardzo mocno utkwiło po pontyfikacie papieża Jana Pawła II, który o to pojęcie osoby
i rozumienie człowieka jako osoby, no, upominał się bardzo mocno i jak pewnie pamiętacie, uważał, że właśnie rozumienie człowieka jako osoby powinno stać u podstaw, no, nie tylko teologii czy filozofii, ale nauk społecznych, medycznych, także technicznych. No i często krytycy mówią, no tak, to myśli tak się to, te osoby, a święty Tomasz wcale nie mówi o tym, że człowiek jest osobą. No to oczywiście jest nieprawda, to znaczy, że Tomasz nie mówi, że człowiek jest osobą. Tomasz, jest co najmniej kilkanaście takich miejsc, że jak gdyby to mimochodem pada u niego, że no, jak daje przykład osoby, to daje przykład człowieka. Natomiast no, w teorii człowieka można powiedzieć nie wykorzystuje tego pojęcia osoby. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle nie miał z tym problemu. Inny był kontekst historyczny. Mianowicie to dzisiaj podkreślamy, że człowiek jest osobą, żeby ten intelektualny, czy nawet prościej, duchowy element człowieka jakoś bronić czy ukazywać. Tymczasem w czasach Tomasza nie było w ogóle problemu z duchowością człowieka. Wszyscy wiedzieli, że człowiek ma duszę. Był problem z tym, że większość uważała, że człowiek jest wyłącznie duszą, że człowiek jest, pojmowano człowieka jako wcielonego anioła. Czyli problem był z cielesnością. Zobaczcie, jeszcze u Kartezjusza było tak, że dusza jest oczywista, Bóg jak już jest dusza, to leci, ale ciało to w ogóle trzeba było dość karkołomnie udowodnić. Natomiast tu było jeszcze mocniej. W związku z tym to, z czym święty Tomasz miał problem, to była angelizacja człowieka. I to jest ciekawe, że Tomasz napisał dwa traktaty o aniołach. Dość dużo w innych swoich dziełach o tych aniołach pisze, do tego stopnia, że nawet przezwano go po śmierci doktor Anielski, ale te traktaty angelologiczne to są traktaty antropologiczne. Tomasz pokazuje w nich różnicę pomiędzy człowiekiem i aniołem i to, że człowiek nie jest aniołem. Człowiek jest innym bytem, inną, jeśli tak można powiedzieć, klasą bytów. A jaką? No, czyli kolejny tutaj temat, ontyczna struktura człowieka. Tutaj święty Tomasz podkreśla, że człowiek w swej istocie jest duchowo-cielesną jednością. No ja często o tym mówię, chcąc to wyrazić, to nawet nie mówimy, że człowiek jest duszą i ciałem, bo to i jest spójnikiem, które coś spaja. Tylko zwykle staram się to tak wyrazić, że człowiek jest duchowo-cielesną jednością, no, pisane to jednym słowem, czy jednym słowem z myślnikiem, bo Tomaszowi chodzi o to, żeby właśnie pokazać, że to jest taki byt, no, którego, no, powtarzam się, istotą jest bycie zarazem duszą i ciałem w taki sposób, no, że jest to, że są to elementy tak funkcjonujące jak forma i materia u Arystotelesa, czyli no, najbardziej ontycznie ze sobą powiązane, jak to możliwe. I teraz oczywiście Tomasz to w sumie teologii, jak Państwo wiedzą, ona jest zbudowana z takich mini dyskusji. Tomasz rozważa po kolei. Najpierw, że dusza nie jest ciałem. Czyli tu podejmuje ten temat, no, który według, pamiętają Państwo, profesora Gogacza, był pierwszą dyskusją filozoficzną w Europie. Czy dusza jest materialna? Prawda? To był ten pierwszy spór na dworze Karola Wielkiego i podobno sam cesarz miał zapytać sit ne anima circumscriptiva, czy dusza da się obrysować, czy dusza zajmuje miejsce, czyli innymi słowy, czy dusza jest materialna. No i pamiętają Państwo, to ci, którzy słuchali moich wykładów, to zawsze chyba to opowiadam, już tak chyba będzie do końca życia, że no, profesor Gogacz uważał, że wszystkie problemy filozoficzne Europy zaczęły się na dworze Karola Wielkiego i niewiele nowych rzeczy powstało. No może metafizyka świętego Tomasza. No i to uważaliśmy wszyscy za taką kokieterię świętego Tomasza. Tymczasem, jak zaraz po studiach, no, studiowałem świętej pamięci ATK, ale skończyłem studia i ustrój się zmienił. Więc najpierw nastraszono, że nie będzie pracy, a potem tej pracy zawsze było za dużo. I moja pierwsza praca to była praca w studium nauczycielskim. Stało tam niedaleko, gdzie mieszka ojciec Michał.
I słuchajcie, i było tak, że ja miałem filozofię i pokazywałem w tej, no klasycznej uczyłem, zwłaszcza, że tam chcieli, żeby jakiejkolwiek uczyć, byle nie marksistowskiej oczywiście, więc i tak to było. No więc pokazywałem ten element niematerialności właśnie od strony intelektu w człowieku, ale przede mną mieli biologiczne podstawy wychowania, coś takiego czy tego, no i gdzie właśnie pani ich uczyła na takiej dość prymitywnej marksistowskiej tezy, że duchowość to jest funkcja lepiej zorganizowanej materii, czyli jak coś jest takiego prostego, no to ma słabą duszę. Jak coś jest bardziej skomplikowanego, no to ma lepszą duszę i my wiemy, on czasami nie chce działać. A już inne rzeczy to. A już człowiek jest bardzo skomplikowany, to ma taką bardziej skomplikowaną duszę. Wszyscy wiedzą, kobiety jeszcze bardziej są skomplikowane od nas. To. I tak dalej. No więc dokładnie na własnej skórze doświadczyłem tego, o czym mówił pan profesor Gogacz. Więc Tomasz podejmuje to jako jeden z pierwszych tematów, że dusza nie jest ciałem, czyli że jest czymś innym, ale i że dusza nie jest aniołem. W tych dwóch jak gdyby zagadnieniach Tomasz próbuje rozstrzygać i pokazać tę wyjątkowość człowieka jako bytu duchowo-cielesnego. Oczywiście sama dusza też według świętego Tomasza jest skomponowana z pewnego aktu i pewnej możności. Tym aktem jest istota duszy, natomiast funkcje możności pełnią władzę. To była z kolei dyskusja ze świętym Augustynem, a to już jest, to już są takie większe szczegóły. Wracając do tej możności, no to znów, i to jest pewna charakterystyczna dla Tomasza teza, pewne przekroczenie Arystotelesa, ale bardzo ciekawe. Tomasz mówi, że w człowieku są dwa typy możności. Jest ta możność, która podmiotuje intelektualność i jest ta możność, która podmiotuje cechy materialne, ale te dwa typy możności charakteryzują człowieka i są wyznaczane czy determinowane przez formę człowieka. Czyli jak gdyby można powiedzieć, to są jego własne. To dla nas no to jest oczywiste, to są jego własne człowieka, czy jak gdyby naturalne, wynikające z jego formy typy możności. Dlaczego to jest przekroczenie arystotelizmu? Bo Arystoteles no, nie był w stanie no, przejść nad utożsamieniem możności z materią. W związku z tym ten duchowy element człowieka, jak Państwo wiedzą, sprowadził z gwiazd. Sprowadził ze sfery nadksiężycowej. No to i teraz tak. Według mnie to jest pewien w arystotelizmie zgrzyt. Ten zgrzyt, który zresztą narobił potem wiele kłopotów, to Państwo wiedzą. To z tego punktu widzenia ta modyfikacja Tomasza pokazuje, że przynajmniej w tym istotowym aspekcie człowieka Tomasz jest po prostu konsekwentnym arystotelikiem i to bardziej konsekwentnym niż sam Arystoteles. No to wiedzą Państwo, to się często w historii filozofii zdarza, to Gilson o tym mówił, że geniusze często są ofiarami swojego własnego geniuszu, ale my, którzy geniuszami nie jesteśmy, mamy prawo nie chcieć być ofiarami geniuszu innych. No i to Tomasz pilnował Arystotelesa tutaj i po prostu też udało mu się nie zostać ofiarą geniuszu Arystotelesa. Także to przekroczenie arystotelizmu właściwie jest... jest takim usunięciem tej rysy, czy tej niekonsekwencji, która u Arystotelesa się znajduje. Ciekawa też jest to już tylko w ramach dopowiedzenia koncepcja ciała u świętego Tomasza. Bo można powiedzieć, że Tomasz głosi taką warstwową koncepcję ciała. To jest też bardzo ciekawe i to na to warto zwracać uwagę, bo zwykle się myśli, że oni w tym średniowieczu to już o z takich z medycyny czy z takich tam rzeczy biologicznych to już zupełnie nic nie wiedzieli albo mieli takie wyobrażenia jak Kartezjusz o krwioobiegu. Nie wiem dlaczego mi ten Kartezjusz chyba z pana powodu mi się kojarzy. Pana Jakuba Polskiego. Ale to zaleta. Może pan powiedzieć, że moja obecność Andrzejukowi kojarzy Kartezjusza. Wszyscy myślą, że mi się tylko Tomasz ze wszystkim kojarzy. Więc
Przepraszam za te takie wycieczki, ale... Tymczasem święty Tomasz mówi tak, że ciało też ma takie trzy warstwy. Pierwsza warstwa to jest właśnie ten podmiot ciała, czyli owa możność materialna, czyli możność z rozciągłością, możność rozciągła, która pozwala, żeby no, w tę strukturę wchodziły inne substancje. Druga warstwa to jest bardzo ciekawa, co się nazywało materia quantitatis ignata, oznaczona ilością, czyli to jest ta materia, która przez formę jest determinowana do podmiotowania naszego ciała. No to ja zwykle mówię o tym w taki sposób, że to podobno to wszystko, z czego jesteśmy zbudowani, te jak mówiła taka moja koleżanka w szkole chemicznej, Świnstewka, ona wszystkie substancje chemiczne mówiła Świnstewka, że zawsze chemik i tak mówi, no to, że to się wymienia co 7 lat. To słuchajcie, to ja już wolę nie mówić, ile razy mi się to wymieniło. A jak, o ile pamiętam, zawsze te paluchy mniej więcej miałem takie same. O, tak samo krzywe. No to właśnie, ten, no nie chcę powiedzieć kot, bo to, ten kot to jest nazwa z innej dziedziny, ale to właśnie, te cechy charakterystyczne naszego ciała to jest ta materia quantitatis ignata. No i potem to, co wszyscy uważają za ciało, czyli mixio elementorum, czyli zmieszanie pierwiastków, czyli to właśnie o. No i teraz Tomasz mówi, że to jest taka zewnętrzna warstwa ciała, że to jest właściwie coś pomiędzy człowiekiem i, no, chciałbym się powiedzieć, przyrodą. W każdym razie jest to ta najbardziej zewnętrzna warstwa ciała, ale jak przytomnie mówił jeden z naszych kolegów, i weź tu powiedz lekarzowi, że on leczy mixio elementorum. No i tutaj w tym mixio elementorum, wiedzą Państwo, różne są koncepcje. Święty Tomasz się teraz jeszcze, bo to często pada, święty Tomasz się nie znał na tej biologii za bardzo i o tym wiedział. No, to trzeba powiedzieć, że to miał wyraźnie dwie rzeczy. Miał poczucie własnych kompetencji w różnych dziedzinach, więc w tych dziedzinach po pierwsze się nie znał i to jak gdyby wyrażał, więc powoływał się na autorytety. Ale jeszcze mówił coś bardzo ciekawego, co rzadko umyka uwadze różnym krytykom, co zresztą świetnie pokazał Marcin Kars, że Tomasz zdawał sobie sprawę z rozwoju tych nauk, że te nauki szczegółowe się rozwijają, że nie można niczego mówić tutaj definitywnie, bo może się okazać, że coś nowego zostanie odkryte. Pokazywał to Tomasz na przykładzie tak zwanych gwiazd nieruchomych. Że jeszcze dla starożytnych te gwiazdy były nieruchome, bo za krótko na nie patrzyli, ale już Arabowie zauważyli, że jednak one się trochę poruszają, tylko strasznie wolno. Więc to był przykład tego, że te nauki, jak dzisiaj byśmy nazwali, szczegółowe się rozwijają, zmieniają też różne swoje ustalenia. W związku z tym nie powinno się tam głosić tez przyrodniczych w taki sposób radykalny czy jednoznaczny jak. W każdym razie ta koncepcja tego ciała była mniej więcej taka. Wiemy to wszystko, zresztą jest książka na ten temat Pawła Milcarka o koncepcji ciała u świętego Tomasza. Kolejny temat, który dużo antropologiczny, który dużo miejsca zajmuje w sumie teologii, to jest poznanie. Poznanie ludzkie. Znów, Tomasz mocno stoi na stanowisku, że jest to pewien, no jeśli to proces, to moje słowo, proces zmysłowo-intelektualny. To takie zdanie, które jest przypisywane Arystotelesowi, że niczego nie ma w intelekcie, czego by wcześniej nie było w zmysłach, u Tomasza kilka razy jest powtórzone. Wszystko, całą rzeczywistość odbieramy drogą poprzez zmysły. No i tak. Zmysły z tym materiałem poznawczym robią swoje, to znaczy pewnym efektem czy skutkiem poznania zmysłowego jest wyobrażenie. Natomiast intelekt przejmuje.
czy wypełnia się. Ostatecznym kresem poznania intelektualnego jest intelekt możnościowy, który, no i tutaj Tomasz używa różnych określeń, wypełnia się, upodabnia się, mówi niekiedy tak, staje się rzeczą poznawaną. W ten sposób chce wyrazić ten bierny charakter poznania. I oczywiście tym pierwszym znakiem poznania intelektu jest słowo intelektu. Słowo intelektu, które potem jest i początkiem poznania, ale także początkiem działania, dlatego Tomasz też czasami używa augustyńskiego określenia słowo serca, to zresztą pan profesor Gogacz to sobie szczególnie określenie upodobał, słowo serca, ale częściej pada słowo intelektu. Odróżnienie intelektu możnościowego i intelektu czynnego, oczywiście w sumie teologii, jeśli chodzi o poznanie, jest kluczowe. No i to jest takie odróżnienie, jakie Państwo znają od Arystotelesa. Intelekt czynny jest tym, który przygotowuje materiał poznawczy dla intelektu możnościowego. No i tutaj różne są to. Pan profesor Michał Zembrzuski zestawił to wszystko. Można powiedzieć, że on i abstrahuje, i wydobywa, i bo profesor Gogacz mówił, denuduje albo striptyzuje tę zmysłową postać, tę zmysłową postać poznawczą, czy specję zmysłową denuduje z tych treści zmysłowych, żeby wydobyć to, co jest tam, te inteligibilia, to, co jest przedmiotem poznania intelektualnego. Święty Tomasz, według mnie, jeszcze tak zwraca uwagę na jedną funkcję intelektu czynnego, taką, którą mnie bardziej interesowała, mianowicie, że intelekt czynny oprócz tych funkcji poznawczych, no to jest taki, można powiedzieć, pośrednik pomiędzy zmysłami i intelektem. Pomiędzy poznaniem zmysłowym i intelektem, i to działa w różne strony. Więc na przykład także, i to jest u świętego Tomasza podkreślone, także intelekt czynny pilnuje czegoś, co Tomasz nazywa prawdą zmysłową, czyli żeby nasze poznanie zmysłowe, a przede wszystkim jego skutek, wyobrażenie, było jakoś adekwatne do tego, co poznaliśmy, do przedmiotu poznania. Czyli żeby po prostu te wyobrażenia jakoś tam odpowiadały prawdzie, a nie były jakimiś fantazjami. To jeszcze do tego spróbuję wrócić. Natomiast wprost, bo jesteśmy przy tym poznaniu, tutaj znów Tomasz bardzo pilnuje, czy jak gdyby porównuje poznanie ludzkie do poznania anielskiego i przede wszystkim, jeśli tak można powiedzieć, zwalcza natywizm. Czyli tezę, że w poznanie, że w treści poznawcze zostaliśmy wyposażeni, żeśmy się z nimi urodzili. Nie, to jest anioł. To anioł jest stworzony razem ze swoim poznaniem. My po prostu wszystko musimy, chciałoby się powiedzieć, na własną rękę poznać. I teraz ten natywizm to jest właśnie angelizacja człowieka. No i to po prostu szeroko wykorzystywał profesor Gogacz, który mówił właśnie o Kartezjuszu. Kartezjusz głosi, angelizuje człowieka. Kolejny temat, któremu święty Tomasz poświęca bardzo dużo miejsca, więc ja tutaj tylko troszeczkę, to postępowanie i cel życia człowieka. Ten cel życia człowieka, tutaj znów nawiązując do Arystotelesa, czy jak gdyby, jest w tym, nie chcę powiedzieć eudaimonizmie Arystotelesa, bo dzisiaj jak się powie eudaimonizm, to się tego Arystotelesa i tę jego etykę rozumie w tak karykaturalny sposób. Chodziłem na doktoraty z etyki, to wiem, jak tam ci nowocześni etycy krytykują Arystotelesa i już rozumieją ten eudaimonizm Arystotelesa okrutnie, prymitywnie, to tak
taki eudaimonizm to może można naszym kotom przypisać, ale nie Arystotelesowi, człowiekowi. Ale wszystko jedno, to znów może bez takich wycieczek. Tutaj święty Tomasz rzeczywiście wychodzi do Arystotelesa i tyle, że człowiek ma pragnienie szczęścia. Co więcej, zresztą nawet tak mówi, że to pragnienie szczęścia wskazuje na to, że znajduje się jakiś przedmiot, który to szczęście człowiekowi daje, jakiś cel najwyższy, bo mówi natura niczego nie czyni na próżno. Jak mamy to naturalnie, to... Także jest tam taki zarys takiego argumentu, to tak z innej beczki na istnienie Boga, który potem Maritain nazwał szóstą drogą. Czytałem teraz Garigula Garand, go skrytykował, że nie ma czegoś takiego u świętego Tomasza. No nie, co ja widziałem w dwóch miejscach. No ale to inna sprawa. No to z tym celem życia człowieka wiadomo, to Tomasz mówi tak. Filozofowie wskazywali na możliwość takiego celu albo na konieczność takiego celu. To, że taki cel jest i to jest Bóg, i wspólnota z Bogiem, i co więcej, Tomasz mówi bardzo mocno, uczestnictwo w naturze boskiej, jakieś przebóstwienie, ba, nawet używa, oczywiście to wyjaśniają, że stajemy się bogami. Nie w taki sposób oczywiście, że zmieniamy naszą strukturę bytową, stajemy się samoistnymi aktami istnienia, ale mamy taką pozycję w tej wspólnocie z Bogiem. To właśnie jest właściwa treść. Źle powiedziane, ale wiadomo co. To jest właściwa treść objawienia. To o tym Bóg nam chciał powiedzieć. Do tego byśmy sami nie doszli. Że Bóg chce z nami takiej wspólnoty. I to musiał nam powiedzieć sam. Co więcej, Tomasz, niektórzy się nawet na to oburzają albo gorszą. Wszystkie takie, nawet najwznioślejsze. Prawdy teologiczne sprowadza na ziemię i tak wyjaśnia w sposób naturalistyczny. I mówi tak, że w relacjach międzyludzkich możemy o kimś bardzo dużo wiedzieć. Ja mógłbym się nauczyć bardzo dokładnie życiorysu księdza profesora Węgrzeckiego, ale to z tego życiorysu nie dowiem się, czy on chce być moim kolegą, czy nie. To on musi mi sam powiedzieć, powiedzmy tam. Artur, może wybierzemy się na kajaki. No i byliśmy na kajakach. I to tak święty Tomasz o wielu rzeczach w teologii mówi, o tym też mówi, że w każdej sytuacji takiej, już ja mówię, osobowej, o tym, że ktoś chce się z nami przyjaźnić, tym ktoś musi nam powiedzieć. Tego się nie dowiemy badając go, czy wiedząc o nim bardzo dużo. I tutaj także to, że Bóg z nami chce być w takiej relacji, o tym nam powiedział, to jest ta właściwa treść objawienia. I wobec tego tutaj się sytuuje ten cel człowieka, więc jest to cel oczywiście nadprzyrodzony. I teraz to postępowanie. Tomasz znów, tutaj jest, tu chyba najbardziej w dziedzinie postępowania widać intelektualizm Tomasza, bo uważa, że to intelekt kieruje naszym postępowaniem. Że wola tam jest właściwie, trudno powiedzieć, że jest jakoś całkowicie stłamszona przez intelekt. Wola ma swoją rolę, to znaczy, zawsze to cytuję, bo to mi się wydaje, że to najlepiej obrazuje w tomizmie usytuowanie woli. To jest takie zdanie profesora Gogacza z jego szkiców o kulturze. Wola decyduje i ryzykuje. Czyli intelekt przedstawia jej. W takiej oczywiście, chciałem powiedzieć, idealnej formie. Że możesz to, możesz to, możesz tamto, wola decyduje i ryzykuje. W życiu jest gorzej, bo jeszcze różne rzeczy podpowiadają nam uczucia. Bardzo skuteczne uczucie, strach, to zobaczcie, jak na strachu się buduje różne rzeczy, nawet różne decyzje społeczne. Ale też pożądanie, że coś nam się spodobało, że tam powiedzmy wiadomo, że tam nie wiem, Mercedesy są lepsze od Fiatów, ale tylko Fiaty są czerwone, a wiadomo, że najładniejszy kolor to czerwony.
No tak, jak siostra profesora Bogacza, jak sobie kupiłem już po małym Fiacie, który był czerwony, kupiłem sobie Forda, który był srebrny. Ja mówię, miałeś lepszy samochód. Dlaczego lepszy? Bo czerwony. Co więcej, pani z ubezpieczalni też miała wtedy takie samo zdanie. Za czerwony była zniżka. Więc jeszcze coś takiego jest. Są te uczucia i tutaj też one czasami przeszkadzają w podejmowaniu takiej racjonalnej decyzji. Ale tak, chciałem powiedzieć, że zwykle daję taki przykład, że jak zobaczymy na sprawności dotyczące postępowania, to tak, zarówno sprawności praktyczne, teoretyczne, to są sprawności intelektu, ale także intelekt ma sprawności praktyczne, czyli te, którymi kieruje postępowanie. Dla świętego Tomasza to jest sprawność pierwszych zasad postępowania, czyli prasumienie, czyli syndereza, roztropność, no i sztuka. Sztuka, czyli pewna sprawność wykonania. A z wolą wiąże cnoty woli, to też z tych katechizmowych, tak zwanych kardynalnych, trzy. Bo roztropność sytuuje po stronie intelektu. Także to bardzo dokładnie ten intelektualizm w naszym działaniu widać w dwóch takich jeszcze miejscach u świętego Tomasza. Tomasz buduje taki schemat podejmowania decyzji. Czyli pokazuje, że nasza decyzja no od takich absolutnych początków, gdy coś się o czymś dowiemy, do ostatecznego końca, że oceniamy swoje działanie, czyli jest to bardzo rozbudowany schemat. Proszę Państwa, ja nawet potem sprawdzałem, co z tego schematu dzisiaj zostało. To przynajmniej w niektórych książkach takich, no takie miałem, dotyczące podejmowania decyzji bojowej. To nawet niekiedy słownictwo jest częściowo wzięte od świętego Tomasza i zwykle jakiś kawałek tego schematu. Na czym ten schemat u świętego Tomasza polega? Na tym, że to są następujące po sobie akty intelektu i woli. Intelekt coś rozpoznaje, wola o czymś decyduje. No i to oczywiście Tomasz to zbudował na pewne etapy. Na końcu jest tylko też tak, że tutaj wola jest pierwsza. Bo jak coś planowaliśmy, coś robiliśmy, udało się, to się wola cieszy. A intelekt wtedy głupuje, no ale przepłaciłeś na przykład. Nie? I intelekt potrafi nam trochę tę radość z zakupów zmącić. Przepłaciłeś, wcale ten komputer nie jest taki dobry. A tego dysku twardego, znając ciebie, wystarczy ci na miesiąc. Druga sprawa, gdzie też widać ten intelektualizm, to jest ocena postępowania. Tomasz tutaj no, jest zwolennikiem takiej tradycyjnej koncepcji, którą pewnie Państwo znają, że żeby jakieś działanie, jakiś czyn ocenić dobrze, to muszą być spełnione cztery warunki. Musi to być prawa decyzja, muszą być właściwe skutki tego działania, właściwe okoliczności, no i jeszcze intencja, że myśmy chcieli dobrze. No i teraz to zresztą było też pewną dyskusją, bo byli etycy, to zresztą, że Abelard na przykład, że ta intencja jest najważniejsza. To nawet mamy polskie przysłowie, nie? Że dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło. No to Tomasz tutaj oczywiście mówi, że jak ktoś ma robi nawet coś dobrego, ale ma taką nieczystą intencję, to mąci szlachetność tego czynu. No daje przykład udzielenia jałmużny dla próżnej chwały. No ale też mówi, że to nie jest powód, żeby całkowicie to potępić, bo ostatecznie najważniejszy jest skutek. Najważniejszy jest ten przedmiot, co się zrobiło. Więc tutaj jednak potrzebujący otrzymał pomoc. Natomiast od strony, jeśli mamy to ocenić, jeśli ten tutaj chciał pokazać, zobaczcie, jaki jestem dobry, to tak jak powiedziałem, mąci tę szlachetność tego czynu, ale ostatecznie zrobił, mógłby nie dać w ogóle.
To tak, jak, tak mi się kojarzy, jak raz do roku wręczamy nagrodę profesora Gogacza, no i ja zawsze na tę nagrodę, to większość z Państwa wie, zbieram do kapelusza. No i czasami niektórzy dają tak te pieniądze, że sobie w takim kajeciku zapisuję, że więcej dziada nie poproszę. Ale zazwyczaj ci potem po roku sami się upominają. Proszę Państwa, kolejna sprawa u świętego Tomasza, bardzo taka... Ja nie za długo gadam, na którą chciałem zwrócić uwagę, nie dlatego, że się tym zajmowałem, ale to na to zwracają uwagę no, nawet osoby niekoniecznie życzliwe świętemu Tomaszowi. To jest teoria uczuć. Tomasz, co może być zadziwiające, ale w sumie teologii poświęca cały traktat uczuciom, bardzo, bardzo szczegółowo go omawia. Nie jest to może najgrubszy traktat, ale tych kwestii, artykułów jest tam bardzo dużo. Świadczy on nie tylko o tym, że Tomasz tę problematykę dobrze znał, ale także, co podkreślają komentatorzy, no zwyczajnie jest tam zresztą bardzo dużo takich przykładów z obserwacji ludzi. Że Tomasz po prostu, to jest nawet zadziwiające, że no takie zresztą może i ludzie mają wyobrażenie zakonnika czy Tomasza, że tam siedział w klasztorze, co on mógł. No to był zakon żebraczy, trochę tych ludzi znał też podobne, jak był nowicjacie, też go wysyłali na te żebry, więc no nie było tak. Ale w każdym razie, to się zwraca uwagę, pierwsza rzecz, dużo takich danych z obserwacji. To jest jedna rzecz. No i właśnie bardzo rozbudowana ta teoria, ale znów zbudowana na tym, że jak gdyby, to może tak powiem, Arystoteles mówi, że uczuciami intelekt rządzi taktownie, a wola despotycznie. No i co to znaczy taktownie? A taktownie to jak król obywatelami, a despotycznie to jak pan niewolnikami. Tomasz w jaki sposób to wyjaśnia? Że owszem, możemy rządzić tymi uczuciami no, w taki sposób, że, że one się w nas rodzą i nie pozwalamy na ich, nazwijmy to, ekspresję. Ale też możemy rządzić nimi w inny sposób, pilnując wyobrażeń, czyli to, o czym wspomniałem, że intelekt czynny pilnuje powstających w nas wyobrażeń. Bardzo dużo Tomasz mówi o tym, gdy omawia strach, bo o tym strachu pisze, że łatwo go wywołać, że w ogóle jest taką, dzisiaj byśmy powiedzieli, podstawą manipulacji. Tomasz ostrzega przed tym strachem i mówi tak, nawet stawia taki artykuł, rozważa, czy użycie rozumu zmniejsza strach? No i on mówi tak, zasadniczo tak. Jak się czegoś boimy, trzeba to... Mówi, oczywiście może się zdarzyć, że jak coś dokładnie zbadamy, to okaże się, że to jest większe zagrożenie, niż nam się wydawało. Ale że generalnie jest tak, że po prostu, no to już nie Tomasz, że gdy rozum śpi, budzą się upiory i że wobec tego zazwyczaj rozważenie spokojne tego, czego się boimy, powoduje, że przestajemy się bać, czy mniej się boimy, czy po prostu urasta to wszystko do właściwych rozmiarów, albo też uświadamiamy sobie, co możemy temu złu, które nam grozi, przeciwstawić. Więc tutaj przy tym strachu jest bardzo taki znów mocny ten akcent na to, że po prostu rozum czy intelekt znów nawet w takiej dziedzinie emocjonalnej gra kluczową rolę. Kolejny temat, który tylko dotknę, bo on jest z kolei u świętego Tomasza bardzo szeroko omawiany, to są sprawności i cnoty. No i teraz jest bardzo proste, że sprawności to są umiejętności władz, no, że władza jest pewnym podmiotem, pewną możliwością wykonania czegoś. Natomiast sprawność no, to jest pewna umiejętność tych władz. No i Tomasz mówi, że te sprawności dotyczą, ale są inne, władz intelektualnych, ale także władz zmysłowych. Potem ojciec Woroniecki, no i to jest jego zasługa i słusznie zresztą i zgodnie z myślą Tomasza, mówi tak, że to lepiej te sprawności władz zmysłowych nazwać nawykami. Natomiast zostawić nazwę sprawność
no bo po polsku sprawność to nie jest dokładnie to, co po łacinie habitus, żeby nazwę sprawność zostawić dla tych sprawności, które, czy tych umiejętności, które nabywają władze intelektualne. To już też może nad tym nie będę się rozwodził, ale to jest ważne też odróżnienie. Wśród tych sprawności są takie, które nie mogą być użyte źle. No Tomasz mówi, no wiedza na przykład. Wiedza może być wykorzystana dobrze lub źle. Nie po to zbierają o nas tak dużo informacji, żeby po prostu nam służyć. Raczej no się gromadzi i zawsze się to może przydać. Raczej przeciwko człowiekowi. Więc tutaj... Ale są takie sprawności, które gdy coś podejmujemy niezgodnie z nimi, to jest ich przeciwieństwo. Sprawiedliwość, no albo jest sprawiedliwość, a jak jej nie ma, to jest to niesprawiedliwość, to jest wada. W związku z tym takie byłoby u świętego Tomasza odróżnienie sprawności i cnót. Z tym wszystkim wiążą się wady i grzechy. I teraz wadę odkreśla Tomasz dość szeroko. Mianowicie, że to jest brak sprawności. To jest trochę inaczej, bo my o tych wadach myślimy zwykle tak, jak ojciec Woroniecki napisał, że wada to jest sprawność w czymś złym. No to nie, to u Tomasza Tomasz mówi, że już sam brak sprawności jest pewną wadą. Czyli, że w takich wad, jak Tomasz rozumie, dość łatwo się pozbyć, nabywając sprawności, czyli nie musimy się oduczać. Natomiast takie usprawnienie w czymś złym, no to już Tomasz to kwalifikuje jako taka złośliwość, że to już jest coś znacznie bardziej poważnego. I w tym wszystkim grzech. Grzech też, no, w języku polskim nie ma problemu, bo jak się powie grzech, to wiadomo mniej więcej o co chodzi, że jest to, no jest to, bo grzech u nas zawsze jest skojarzony z pewną winą, z pewnym poczuciem winy. No tak mówimy, nie wiem, tam powiedzmy, no, to hipotetycznie, że no, dałem mu wpysk, ale uważam, że słusznie i nie mam grzechu. Czyli uderzyłem człowieka, ale nie mam, nie uderzyłem nikogo, ale tak, ale nie mam... Nie mam, patrzę tu na księży, oni są z Pragi. Także. Ale nie mam poczucia winy, czyli nie mam grzechu. Tomasz mówi szerzej o grzechu, że grzech to jest każde takie uchybienie w drodze do celu ostatecznego. I nawet ojciec Sali, jak tłumaczył to najogólniejsze pojęcie grzechu, gdy tłumaczył kompendium teologii, właśnie użył tego tematu uchybienie. I Tomasz mówi, że takie uchybienia no, nawet zdarzają się naturze, nie? Czyli jak powiedzmy, nie wiem, urodzi się kot bez ogona, no to jest właśnie takie uchybienie. Natomiast grzech w sensie takim moralnym, no to jest wtedy znów, gdy wiąże się z tym wina. I teraz w tym sensie moralnym z grzechem wiąże się pięć takich zagadnień. No właśnie wina. Jeśli jest wina, czyli po prostu, że coś zrobiliśmy źle, coś w jakiś sposób kogoś skrzywdziliśmy, no to to się domaga kary, pewnego no właśnie nie wyrównania, bo zadośćuczynienie to jest to wyrównanie. Jak coś komuś ukradłem, to trzeba mu to oddać. Natomiast kara to jest tak, że no powiedzmy, ukradłem mu i byłem z tego zadowolony. Nie? Dziekanowi kiedyś, Krokosowi, ukradłem rzutnik. Znaczy, to nawet nie była kradzież, to był rabunek, bo na jego oczach. On powiedział, że nie ma procedur udostępniania. No to ja wziąłem. No i nie, myślę sobie, no będzie się ze mną szarpał? Nie. Wziąłem, miałem. Mam go do tej pory. Ale teraz tak. I byłem z siebie zadowolony. I kara to jest to, że trzeba odcierpieć to zadowolenie. Że to po prostu było złe zadowolenie. To trzeba to po prostu odcierpieć. Jak gdyby, no... I to jest kara. A oddanie tego to jest dopiero zadośćuczynienie. To oczywiście, że ja go nie zabrałem na własność, zwłaszcza, że tam chyba za 2 lata wyzwała mnie sekretarka, żeby wpisać numer.
Czyli oni, czyli to 2 lata leżało w szafie, no może nie 2 lata, może rok tylko, zanim to wydali ludziom. Czy można było tego używać, no bo to trzeba było wprowadzić na ewidencję. To słuchajcie, to i tak bardzo szybko widziałem naprawdę w wojsku komputery, które się zestarzały w magazynie. No i te wojskowe komputery kosztują dużo drożej niż te nasze tam. Dołożą jedną blachę więcej, kosztuje 100 razy drożej. No to nikt nie wie, ile to kosztuje tak naprawdę, ile to jest warte, więc to jest nieszczęście. Zadośćuczynienie. No i teraz jeszcze zostaje, to nadal ten grzech nie jest wyrównany. No bo oczywiście wszystko to mogę zrobić, jak ktoś mnie zmusi, to znaczy ktoś mnie ukaże, ktoś mi ten rzutnik odbierze, a ja nadal jestem z siebie zadowolony. Czyli to nadal mam grzech. To podstawą jak gdyby pozbycia się tego grzechu jest to, że ja w końcu zrozumiem, że to był grzech i to zrozumienie, zacznę za niego żałować. Tomasz nazywa to skruchą. I skrucha tutaj jest podstawowym elementem, żeby to naprawić. Czyli co? No czyli po prostu poprosić o wybaczenie. I jak ten, któremu zawiniliśmy, wybaczy, no to już jest. To jest dopiero wtedy ten grzech zgładzony. No i Tomasz to w różnych perspektywach, czyli i humanistycznej, i także w relacjach między Bogiem i ludźmi omawia. Kolejny temat, jaki tu przygotowałem, to jest wiara, nadzieja, miłość i mądrość. Tomasz omawia wiarę, nadzieję, miłość w takiej kolejności właśnie, czyli dokładnie w takiej kolejności, jak mamy to w hymnie o miłości świętego Pawła, ale dokładnie też w taki sposób, jak u świętego Pawła. Miłość jest pierwsza, najważniejsza, jest właściwie to, na tym polega sens relacji i międzyludzkich, i relacji człowieka z Bogiem. To oczywiście znów coś, na co chciałem zwrócić uwagę i na co tam zwykle zwracam uwagę, że tak, jak się spojrzy na te bardzo bogate traktaty Tomasza o cnotach i to wielu teologom moralnym i także etykom się zdarzyło, no to one są bardzo dobre takie do zrobienia książki, tego tam można zrobić schematy, tam wszystko jest poklasyfikowane. I często się zapomina, że to jest pewna technologia życia. A to życie, czy współżycie z Bogiem, czy współżycie z ludźmi, polega u świętego Tomasza na miłości. Bez miłości wszystkie cnoty nie mają sensu. Zresztą nie są cnotami. Bo miłość jest ich, Tomasz mówi, matką, ojcem, korzeniem, zasadą, sensem czy celem. I to po prostu, tak jak mówię, to często się zapomina, nawet taki dominikanin napisał o tych różnych swoich kolegach moralistach, że to doznają takiej łaski zaślepienia. Czyli na czym ona polega? No, że jak spojrzą na te właśnie dokładne omówienie sprawiedliwości, przy sprawiedliwości religijność, cnoty społeczne, no to jest dużo materiału, to cały semestr wykład monograficzny można zrobić. I wtedy łatwo zapomnieć o tym, na czym to polega, czemu to służy. Tej podstawowej relacji, czy w teologii tej podstawowej cnocie, Tomasz mówi, teologicznej albo boskiej. I w tym wszystkim, tak jak powiedziałem już, Tomasz poświęca dużo miejsca cnotom kardynalnym, roztropności, o której mówi tak, że z istoty swej to jest cnota intelektu. To jest sprawność intelektu praktycznego, natomiast jej skutki przechodzą w wolę. Więc ja często mówię tak, że roztropność to jest cnota relacji, współpracy, intelektu i woli w dziedzinie naszego postępowania. Żeby zostało choć trochę czasu, ja się tak rozgadałem, bo ja się bałem, że ja mam za krótko.
i że to po prostu, a tymczasem no, żeby choć zostało z pół godziny na dyskusję, bo myślę, że pytania będą, zresztą gdyby nie było, to wiedzą Państwo, jak robił profesor Gogacz, to ci, którzy chodzili, zadawał sobie pytania i obszernie na nie odpowiadał. Także proszę Państwa, to już o tych cnotach kardynalnych nie będę mówił, zwłaszcza, że mam o nich niewiele, ale Tomasz, tak jak powiedziałem, tak, każdą z nich omawia, ale każdą z nich, oczywiście widzi jej jakąś właściwą materię czy właściwy przedmiot, ale każdą z nich zarazem omawia jako pewną rodzinę cnót. To jest, i to jest właśnie rzeczywiście bardzo bogate, bardzo obszerne. Jeśli chodzi o wnioski tego mojego wystąpienia, czyli roli antropologii w teologii, to mi się kiedyś podobało i to jest zdanie, które wypowiedział taki żydowski teolog zupełnie na inny temat, ale to by pasowało do świętego Tomasza, że ta teologia świętego Tomasza to jest bardziej Boża wizja człowieka niż ludzka wizja Boga. I przynajmniej z punktu widzenia struktury Sumy Teologii to można to tak powiedzieć, że tam po prostu ten Bóg jest najważniejszy, ale człowiek jest największym czy najważniejszym przedmiotem zainteresowania. Jeśli chodzi o tego człowieka, no to, co chciałem podkreślić. Tomasz, owszem, jest tutaj w tej antropologii no, dziedzicem antropologii czy traktatu o duszy Arystotelesa, ale w tej strukturze człowieka no, to, o czym powiedziałem, to wyróżnienie tych dwóch typów możliwości, to jest taki konsekwentny arystotelizm i to jest istotna poprawka Arystotelesa i to jest ta poprawka, która pozwoliła Tomaszowi no, dość skutecznie dyskutować z averroizmem łacińskim. To już jest taka uwaga historyczna. No i teraz takie rozumienie człowieka, czyli człowieka jako duchowo-cielesnej jedności, przekłada się i na koncepcje etyczne, pedagogiczne, społeczne, a nawet polityczne. To już także i u świętego Tomasza, choć tym się mniej zajmował, czy potem w tomizmie, no to po prostu kojarzy mi się no, tytuł książki profesora Gogacza Mądrość buduje państwo. Mądrość ostatecznie jest tym, co ma podstawowe znaczenie także w takiej, wydawałoby się, dziedzinie dalekiej od mądrości, jak polityka. I jeśli można by powiedzieć, co w tym człowieku dla Tomasza jest najważniejsze, no to bez wątpienia mądrość po stronie intelektu, no i miłość po stronie relacji. A to, o czym się tak dużo mówi, sprawności, cnoty, to jest, no, to moje słowo, nie wiem czy dobre, ale to jest technologia, tylko technologia realizacji tego właśnie, co jest miłością i mądrością. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle, jeśli chciałbym na ten temat powiedzieć. Dziękuję bardzo.